Cześć, witajcie. Kolejny dzisiaj, drugi dzień targów. Jesteśmy na stoisku AJL i szkółki pana Andrzeja i Szymona Nowakowskich. Dzisiaj sobie trochę z panem Andrzejem podyskutujemy na temat odmian. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam. Krótko dzisiaj, no jakie tutaj prezentujecie odmiany? Tutaj 8 tych skrzyneczek to są odmiany odporne na parcha, może tak powiem, że na pewno mało wrażliwe na parcha, bo dokładnych badań żeśmy nie robili, ale te drzewa rosną przy płocie, są niepryskane jedynie na owadobójczym. Mhm. Wszystkie te odmiany nadają się też do konsumpcji, mhm. ale jak ktoś by chciał na sad przemysłowy, więc polecałbym, że one zdadzą egzamin, owocują bardzo obficie, corocznie i po prostu chwalimy się tymi odmianami tutaj w jednym miejscu. Tutaj są odmiany perspektywiczne, jeszcze w większej uprawie ich nie ma, za wyjątkiem siewki Elstara, która jest fantastyczna na szarlotkę i też tak do jedzenia jest lekko kwaśna, trochę słodka. Tutaj też są odmiany takie perspektywiczne, jak widać dużo jest zielonych. W jednym roku mieliśmy taką wenę, żeby wyhodować jakieś zielone, ładne jabłko i krzyżowaliśmy mutsu, zielone Piotra, Simirenko i chcieliśmy również Goldena, jakieś zielone jabłko wyhodować. No, od niedawna mamy to, którym no, bardzo duże zainteresowanie jest. Ono jest dosyć smaczne, ale ma taki nietypowy wygląd. Mhm. Następnie, które tu może być? O, jest tutaj taka odmiana Emil. Jest to odmiana, która no, w sadzie nie wygląda za ładnie, ale jest bardzo smaczna i w degustacjach wychodzi no, na drugim, trzecim miejscu pod względem smakowym. Bardzo dobrze się przechowuje, późno się dosyć ją zbiera. Następnie no tutaj też siewka zielonego Piotra, zielone, a wyszło czerwone. No, mhm. Genetyka taka jest, bym powiedział. No, do tej pory żeśmy próbowali coś wyhodować i to są odmiany po dłuższej jeszcze obserwacji, być może któraś zastąpi inną odmianę, która jest u nas na rynku. No tu też są te zielone odmiany, które już nadają się do jedzenia. Na przykład to jako arbuzyk, tak niektórzy nazywają, bardzo duże zainteresowanie. Po raz pierwszy mamy tutaj, w sadzie nam się nie podobało, ale w skrzynce wygląda bardzo ładnie i jest bardzo smaczne. Tutaj jest Red Paulina, to jest siewka pinowy. Bardzo plenna, prawda? Bardzo plenna, bardzo duże zainteresowanie nią jest. Tak jak wcześniej pinowa i te inne mutanty pinowy, więc myślę, że ta jest taka wyjątkowa. Dobrze. Następnie tutaj mamy właśnie to zielone Piotra. Myślę, że ono jest podobne do mutsu i teraz wraca ta odmiana mutsu z powrotem do produkcji, bo rynek jej potrzebuje. Tu mamy Tabum, to jest siewka, krzyżówka Ligola z siewką Elstara, bardzo smaczne jabłko, już robimy go dosyć dużo, brakuje nam nawet drzewek, no bo nie mamy na tyle jeszcze zrazów, żeby wszystkich zaspokoić. Retrok, piękna odmiana, twarde jabłko, troszkę może za drobne. Czy będzie popyt na to jabłko, no trudno powiedzieć. Taki zbiór przypada na 10 października, podobnie Red Rock, ale można go przedłużyć, zbiór do 20 października. Jest, mamy patite, tutaj jeszcze nie mam pierwszych swoich jabłek, ale wiem, że też dużo osób pyta, tak, o patite. Dużo osób pyta, jest to odmiana, która bardzo dobrze się przechowuje. Nawet w domu może miesiąc i półtora poleżeć i ono nadaje się do jedzenia. W testach smakowych wypada jako numer jeden i zainteresowanie jest tą odmianą bardzo duże.
I też już drzewka macie w sprzedaży, prawda? Patite, tak? Ale to wszystko jest zamówione już na 3 lata. Jeżeli, ja jeszcze mam takie pytanie, Patita, Tabum czy Red Rock, bo te odmiany już też produkujecie jako drzewka. Jakby dobrać podkładki, mamy jakieś tam sugerowane? Ja myślę, że dla Red Rocka może być 26, większe jabłka rosną. Tak. Nie ma różnicy pomiędzy 26 a 9 w wybarwieniu przy Red Rocku, bo ja mam na 9 i jest kolor super. Na 26 też jest bardzo ładne wybarwienie, ale są owoce większe. No tam dosyć silnie rośnie, poligolu to ma, więc musi być najprawdopodobniej 9. Na innych podkładkach tego nie robiłem. Natomiast Patita słabo rośnie, owocuje niesamowicie, trzeba przerzedzać. Może pierwsze 3 lata owocowania mogą być za duże jabłka, ale jak się nie przerzedzi, to będą drobniejsze. No, to jest najbardziej przyszłościowa odmiana, która myślę, że znajdzie swoje miejsce u nas w Polsce. Siewka AJ24 to jest siewka Big Bossa. Okej. No, wygląd na drzewie ma piękny, ono trochę przetarte jest, więc tak się świeci, ale ma taki nalot troszkę śliwkowy. Zbiera się po 20 października, również Big Bossa w tym samym terminie. Munę to już wszyscy znają. Najdared Select. W porównaniu z Najdaredem? Jest smaczniejszy, jest ciemny. Już we wrześniu są dosyć mocno czerwone jabłka. Nawet jak ktoś ich chce przetrzymać, to one bardziej czerwone już nie będą. Okej. Okay. Ale 100% wybarwienia. Ale wszystkie inne cechy tak jak Najdared? Tak jak Najdared. Tylko tutaj mówimy kolor i smak, tak? Tak. To jest jedna z pierwszych z Red Deliciousów, Victoret. No, swego czasu był bardzo pokupny, ale jak weszły te ciemniejsze różne sporty, więc wyszukaliśmy Victoreda Selecta. No, on jest sporo drobniejszy. Bo jak sobie porównamy, zobaczcie, Victoreda i Victoreda Selecta, to już widzimy różnicę w kolorze, tak? Bo i to wielkości. Jest... A, i wielkości też, okej. Okay. Tak. Tu słabiej drzewko rośnie. Victoret, ten standard, rośnie, drzewka rosną silniej. Gala Dark Baron to jest włoska gala. Tak, znamy, ciemna. Zuzi Gale, ona troszeczkę pasków ma, a Gala Szy ma pasków już dosyć bardzo, bardzo dużo. Tu jest Zuzi Gala Select, no jest nie taka ciemna jak Dark Baron, ale wielu sadowników ona się podoba, bo jest, no, taki kolorek ma bardziej apetyczny, bym powiedział. Jeszcze dopytam panie Andrzeju, bo to też czasami dyskutujemy. Zuzi Gala Select i Gala Szy. Jeżeli chodzi o żdary, o pana sad pomologiczny, jak wygląda termin zbiorów tych, no właśnie, 3 gal? Albo jeszcze z Dark Baronem. Wiadomo, Dark Baron będzie pierwszy, prawda? Druga będzie Zuzi Gala Select. Tak. Trzeci Gala Szy, a czwarte Zuzi Gala. Czy Zuzi Gala po 15 września? Można ją podtrzymać dłużej do 15 września. Dobrze. Ale wtedy robi się taka ciemna i nie widać jest tych pasków na niej. No, chociaż mało jest pasków, niektórzy tam sobie narzekają, że za mało pasków. Czyli Dark Baron generalnie pierwsze dni września, pewno tak? Albo tak, koniec sierpnia, potem Zuzi Gala Select. Zuzi Gala Select. Gala Szy. Tak, 10, 15 Gala Szy i Zuzi Gala. Czy rekomenduje pan Zuzi Gale Select, bo tak u mnie jest, zbierać jednokrotnie? Bo to jest czerwone, bez paska. No, wszystkie gale jednokrotnie się zbiera, nie ma czasu już wtedy. Bo gal jest tak dużo nasadzonych, że nie, no, trzeba ładnie przerzedzić i one wszystkie są ładne. Tak, tylko że, no, że się mówi szczególnie przy tych paskowanych, że pierwszy zbiór dochłodni i gala zawsze zostawiona na drugi zbiór dorośnie. No, też dorośnie, ale wtedy zatraca paski, bo mocne wybarwienie i to wybarwienie mocne tych pasków już, okay, już nie widać. I tutaj są takie przyszłościowe odmiany. Jeszcze za wiele o nich nie można powiedzieć, ale mają... No to jest odmiana, która jak landrynka jest słodka. Do tej pory jej nie pokazywaliśmy, mamy od dawna, ale przy degustacji wielu osobom bardzo smakowała. Na pewno dzieci, starsze osoby. No i to tak wygląda właśnie. Okej, dziękuję bardzo.